witamy wszystkich, którzy przybyliście na koncert. Jest to czas jeszcze świąteczny, uroczystość Trzech Króli. Młodzież, która przygotowała ten koncert, śpiewa z pasją, nie tylko kolędy, w ogóle pieśni. Przygotowywała się do tego z wielką radością i na pewno coś pięknego nam chcą tutaj przedstawić. Jeśli w ciemną noc grudniową za kometą ruszysz w drogę, jeśli dojdziesz do Betlejem, wszelką pokonasz już trwogę. Jeśli w ciemną noc grudniową trafisz kiedyś do stajenki i odnajdziesz tam dzieciątko zrodzone z Najświętszej Panienki, w ciemnościach zobaczył światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło potężne światło. Pomnożyłeś im radość, spotęgowałeś ich wesele. Rozlarowali się przed Tobą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy zechcieli wraz z nami świętować ten szczególny czas po narodzeniu Chrystusa. Niech śpiew kolęd oraz słowa pięknych pastorałek pozwolą nam jeszcze raz przeżyć magię świąt Bożego Narodzenia,
i oderwać się od codzienności. Hej, że ino, dyna, dyna, narodził się Bóg, dziecina w Betlejem.
również obchodzimy święto objawienia Pańskiego, trzech króli, którzy ujrzeli gwiazdę na wschodzie i przybyli oddać pokłon Panu. Chciejmy brać przykład z mędrców w ich poszukiwaniu prawdy i dobra. Idźmy za gwiazdą, nie zrażając się odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów, kadzidła, złota i mirry, ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus swoje szczerze kochające serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i perła nie cieszy, a proroctwo jego zgodu już się w świecie szerzy. Dzisiaj to już światy dwa.
Złożył Maryi obietnicę, a ona w tę obietnicę uwierzyła i nigdy się nie wycofała. Mimo trudności i boleści jej wiara idzie dalej, aż po krzyż. Maryja wie, kim będzie jej syn. Ma pewność płynącą z wiary, potwierdzoną przez samego Boga. Czy ja wiem, kim dla mnie jest ten mały chłopiec? Syna kołysa.
Maryjo, czy Ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Maryjo, czy już wiesz, że Twój Synek ma wybawić nas od złego? Czy Ty wiesz, że Twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Święta są czasem radości i bliskości.
Życie niesie ze sobą jednak różne koleje losu. Zdarza się, że tracimy kogoś bardzo bliskiego. Czasem z własnej winy, czasem nie mamy na to wpływu. Przy stole zostaje puste miejsce. I gdy przychodzi Boże Narodzenie, zdajemy sobie sprawę, że bardzo brakuje nam czyjegoś głosu, gestów, uśmiechu. Niech nie tylko od święta panuje w nas bliskość, życzliwość, dobroć, miłość i pokój. A nadzieja znów wstąpi w nas. Się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, do nas i z nami trwa. Wbrew tak zwanej ironii losu. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są że im jest, choć są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem wiecznie przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojedna, tylko jedna w całym roku taka noc.
imieniu ZMZ pragnę złożyć serdeczne podziękowania siostrom niepokalankom za umożliwienie nam zagrania koncertu w tak pięknym miejscu, jakim jest to sanktuarium. Dziękujemy za waszą życzliwość i entuzjazm. Dziękujemy również wam, drodzy państwo, że zechcieliście być dzisiaj razem z nami. Sprawiliście nam ogromną radość swoją obecnością. O Boże błogosławieństwo prosimy księdza Tomka, jeśli da radę tam zejść z góry. Proszę się nie wystraszyć, ja taki trochę strój roboczy mam, bo ja tak technicznie dzisiaj, ale łaska błogosławieństwa na pewno może spłynąć, bo to nie w stroju, tutaj jest podstawa. Powstańmy na to błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystus się nam narodził. Sławimy Go i kolędujemy dalej. Zasypia miasto, zwyczajny się kończy dzień, lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się. Nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba. Znów kończy życie, aż to nie sen. To noc wielkich cudów pełna, stań bliska, oglądasz je. Dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie? Nad głową tyle gwiazd, widzę anioła twarz i słyszę muzykę nieba. Tu znak obietnica spełnią się. No i ja w tej zwykłej nocy jest jaśniej niż za dnia. Usłyszeć płacz, prawie nie widać gwiazd, pewnie anioła twarz. Tu cała muzyka nieba, w tym małym istnieniu wielki blask. To ja, w tę niezwykłą noc jest jaśniej niż za dnia.
tutaj kolędy tradycyjne i pieśni, piosenki nowe, coś pięknego. Patrząc w Jego oczy, najświętszą widzisz twarz.
zmarłemu życia da. You.